Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony wojsko.pl94, a ja witam was w grze Call of Duty Vanguard. Moi drodzy, dzisiaj w tymże materiale zaprezentuję wam karnet bojowy sezonu 5 do Call of Duty Vanguard i będzie to pełnoprawny materiał z karnetu bojowego. Tak, wiem, nagrywałem już materiał z karnetu bojowego sezonu 5 Call of Duty Vanguard, ale to było w Call of Duty Black Ops Cold War, a nie w Call of Duty Vanguard. Mam nadzieję, że rozumiecie moją zajebistą grę słowną z Call of Duty. No dobra, skoro się pośmialiśmy, no to czas zacząć. Jak widzicie, tak, kurwa, kupiłem karnet bojowy, który kończy się za 72 dni, 21 godzin i 23 minuty. Więc kto ogląda poprzedni materiał, ten wie, że jest to materiał nagrywany chwilę po poprzednim. Moi drodzy, zaprezentuję wam w całości karnet bojowy, aczkolwiek nie obiecuję, że nie będzie to materiał pocięty, bo być może w którymś momencie nagle padnie mi bateria. Tak więc, no. Zresztą, kto wie i zna moje zboczenie, jeśli chodzi z baterią, to wie, o co chodzi. Dobra, moi drodzy. Kupując karnet za 2400 Call of Duty, punktów Call of Duty, czy też kod pointsów, jak to się ładnie, przepraszam, powinienem powiedzieć, cod pointsy? To się chyba tak nazywa, tak. Punkty cody. Punkty cody, dokładnie. Co otrzymujemy? Ano, moi drodzy, otrzymujemy zestaw trzech strojów dla Halimy. To jest tylko i wyłącznie jeden z nich. Nazywa się płaszczka. Oczywiście zaprezentuję wam go w całej okazałości. Czy tylko ja mam wrażenie, że jest to takie drobne nawiązanie do nowego Modern Warfare? Albo do misji jedyny łatwy dzień był wczoraj z Call of Duty Modern Warfare 2? Dalej, mamy tutaj Raul Menendez w stroju Tajemnicza Kość Słoniowa. Mamy również strój dla, właściwie bardziej mundur dla Poliny, Mroczny Splot. A taki mocno współczesny jest, muszę powiedzieć, ale wygląda zacnie. Następnie mamy żeton podwójnych PD broni na 45 minut, oczywiście premię. Mamy schemat na Brenna, jest to Mroczna Umbra. Mroczno Umbro, pokaż się. Zaprezentuj się tutaj widzom. Dziękuję. Kto kurwa... Jak? Serio? Bren bez kolby? Przepraszam bardzo, jak ta broń ma działać? Nie, poważnie się pytam. Jak ta broń ma działać, skoro... Sprężyna, która tak naprawdę przechodzi w kolbie, znaczy się kończy się w kolbie. Dobra, nie pytam. Nie było tematu. Wizytówka, wysokie cięcie. Mam wykończenie dla operatorów, czyli bada bum. Żeton na godzinę, talizman, złote F. Mamy tutaj schemat, super krytyk, karabin szturmowy Mike, czy też Mike. Tak to wygląda, moim zdaniem wygląda całkiem ładnie, całkiem nieźle, muszę mu przyznać. A muszę przyznać, że trochę mnie ciśnie w jelitach. Punkty kod, żeton...
Tutaj mamy prezentację MVP. Wybuchowa osobowość. I wizytówka, porównanie umiejętności. Kolejna wizytówka, pustynna trąba powietrzna. Strój tudzież mundur dla Konstanz. Nonszalancja. Właściwie bardziej strój. Z kamizelką taktyczną. Taką dość mocno współczesną. Naklejka, wzbijanie piachu. Stopu, punkty, punkty. Dalej mamy broń EX1. Jest to właśnie ten karabin szturmowy Miken, chociaż jest to broń energetyczna. Tak, broń energetyczna jako karabin szturmowy. Nie pytajcie mnie, o co chodzi. Nawet ja nie wiem, o co chodzi. Wizytówka, chciwość. Punkty, kod. Schemat, mroczna rdza. Na pistolet automatyczny, tak to wygląda. Całkiem ładny, muszę wam powiedzieć, muszę wam się przyznać, że wygląda zajebiście. Wizytówka, wysoka rata. Strój dla Solange, czy też Solange. Zachowanie ciepła. Również taki dość mocno współczesny, ale jak wiadomo, Call of Duty Vanguard potrafi zakrzywić czasoprzestrzeń. Naklejka, zagorzały obrońca. Żeton, punkty. Schemat, blask śmierci. Na pistolet maszynowy King. Czy wam powiedzieć, że całkiem ładny. PD, tudzież żeton, poza ulubione uzbrojenie. Tytuł Cyklop. Raul Menendez, Cyklop. Dalej mamy schemat cesarski tygrys. Jest to schemat na broń H4 Blixen. Tak wygląda, całkiem ładny, muszę przyznać. Taki fajny, świecący się, krzyczący. Tu jestem, zastrzel mnie! Siatka, ornament. Żeton. Następnie strój dla Rolanda, wytatuowany dres. Pewnie go wzięli z jakiegoś osiedla dresów w Polsce. Jak nic. A później wysłali go do Niemców, żeby dać, coś mu dali na ten swój dres. Tutaj mamy właśnie nową broń. Jest to pistolet maszynowy King, czyli RA-225. Broń czechosłowacka. Punkty. Wizytówka, pancerz bojowy. Zegarek, plazmowy krzyk. Dalej mamy schemat ultrafiolet. Jest to karabin snajperski Able. Czyli na schemat na karabin trzyliniowy. Dalej mamy żeton, wizytówka pod ciężkim ostrzałem. Pono schemat globalny aktor na pistolet maszynowy Arma Guerra 43. Emblemat wymuszona wierność. Strój dla Beatrice, lekki beret. Punkty, schemat różowy rechot, jest to schemat na bara.
Tak wygląda. Powiem wam szczerze, że też wygląda całkiem nieźle. Całkiem okazale. Wspaniale krzyczy, zabij mnie, tutaj jestem, widzisz mnie, świeci mi się broń, to mnie zabij. Wizytówka, ochrona bloku. Pewnie osiedle dresów. Tutaj czerwony żar, jest to schemat na SWT-40. No, nie ukrywam, że grając tym schematem w tych bieznajci zniszcz i chowając się gdzieś za ścianą, będzie widać lufę naszego karabinu, no bo jakżeby inaczej. Normalka. Żeton, emblemat, złamana obietnica, punkty, wykończenie dla operatora do sedna. Przebij mu mózg włócznią, co może się stać? Oj. To było, gdzie to było? To było gdzieś tutaj. No. Dalej mamy strój dla Padmavati, niewyróżniająca się. Również taki mocno współczesny. Nawet bardzo współczesny. Nawet z obecnych czasów bym powiedział. Dalej mamy schemat ultrafioletowy jad na karabin szturmowy Wargo S. Emblemat miejscowi informatorzy. Żeton, talizman, znak zabójcy. Ghosts? Czyżby nawiązanie do Ghosta? A może takie... Hej, zobaczcie, pracujemy nad Call of Duty Ghosts 2. Bardzo bym chciał. A nie, szczerze. Naprawdę, chciałbym zagrać w Call of Duty Ghosts 2 i Call of Duty Advanced Warfare 2. Zupełnie poważnie mówię. Dalej, schemat współczesne safari na Nikita AWT. Nawet ok, nie mam się zbytnio do czego przyczepić. Taki czerwono-zielony, krzyczący zastrzel mnie. Punkty, żeton, naklejka, obrońca zwierząt. Popieram naklejkę. Trzeba zabić ludzi, nie zasługują na życie. Schemat wewnętrzna technologia na Armaguerra 43. Taki piaskowy, bardzo mocno stonowany. Lubię takie schematy, właśnie stonowane, jeśli chodzi o barwy ich. Chociaż tak krzykliwe również są niezłe. Tutaj mamy strój dla Lukasa, szkolenie z plecakiem. A czemu z plecakiem? Gdzie on ma plecak? W dupie? Ja nie widzę tu żadnego plecaka. Widzę tylko torbę i bandoliery. Dalej mamy kolejną siatkę, szkło powiększające. Zegarek kocanka. Nie wiem, co to znaczy kocanka. Piszcie mi proszę w komentarzu, jeśli wiecie, albo napisaliście pod poprzednim materiałem z karnetu bojowego. Żeton, wizytówka, pewny strzał. Tak, trzech ludzi strzela do jednego typa. Dlaczego nie mogą go trafić? Chuj go wie. Dalej mamy schemat obieży świat na MG42. Na taką wersję bardziej MG34. Punkty kod, emblemat paliwo wydechowe. A to jest pali... Nie, a to jest w ogóle paliwo wdechowe? Skoro mamy tutaj paliwo wydechowe, to czekam na paliwo wydechowe. O, dostałem komunikat, że baterie niedługo siądzie. Żeton, talizman Walkman, czy też Walkman. Walkman, nie wiem jak powinno się wymawiać. Napiszcie mi proszę Call of Duty Vanguard. Całkiem przyjemna gra. Halima. Błękitny dres. O kurwa, jakie to brzydkie. Nie no, poważnie, ten strój aż
krzyczy: zamorduj mnie, tutaj jestem. Dalej mamy schemat z Warrenka na karabin maszynowy Whitley. Tak on wygląda swoją drogą, ta wielka taśma. Ten wielki magazynek na taśmę. Powiem wam szczerze, że... O ja pierdolę. Nie, tej broni nie da się trzymać. To jest... Po prostu to jest CKM. Jak to jest... To jest CKM. Dalej mamy pozę koniec przyjemniaczka. Dobrze, jestem z powrotem. Tutaj mam naklejka prosto z morza. Taka se. Żeton, punkty, naklejka razem na zawsze. Również takie sobie. Dalej schemat przystań przyszłości. Na MP40. Takie nawet. Takie ładnie wygląda, całkiem ładnie się prezentuje. Takie absolutnie nie rzuca się w oczy, nie, w ogóle. Wizytówka, wymachiwanie flagą, żeton, emblemat Droga do Wolności, strój dla Daniela, przygotowanie na luzie. W sumie w pierwszej kolejności myślałem, że to jest Garcia z Black Ops Cold War. Schemat Dziwoląg na rewolwer łamany. Tak, rewolwer z tłumikiem. Jako ciekawostkę mogę wam dodać, jedyny rewolwer, który możecie w pełni wytłumić, to jest rewolwer Nagant. Jest to rewolwer rosyjski. Ale ogólnie sam rewolwer wygląda ok. Punkty, żeton, talizman, zero fartu. Task Force Vanguard 001. Schemat ośmiopirat na karabinek Cooper. Nie, w ogóle nie wydziera się, że jest mega ekstrawagancki. No w ogóle, absolutnie nie. Naklejka, zestaw kolców, żeton, emblemat, armia botów, Advanced Warfare 2. Dalej, schemat, podatek dochodowy. Moi drodzy, nie jest to żaden topór. To jest, moi drodzy, schemat na... Czekam. Czyli schemat na... lobowy topór bodajże. Aż muszę zobaczyć, wiecie? Muszę się upewnić. No, tak. To jest podatek dochodowy. A tutaj z kolei jest lodowy topór. Wracamy do karnetu. Tutaj. Strój dla Wade'a, aktywny styl życia. Punkty, wizytówka, chmurny brzęczyk. W ogóle zwróćcie uwagę, że jaka jest różnica? Inne jest tutaj, a inaczej je pokazuje w skarnecie. Jak to wytłumaczyć? Zakrzywienie czasoprzestrzeni? Zegarek Mundus. Dobra.
Dalej poza, chlapnij sobie piwko. Chyba jedno z moich ulubionych. Emblemat, cel ogniwa. No ciekawe, kto ten może być. Dalej mamy schemat wewnętrzny spektrum. Na pistolet maszynowy RA-225. Całkiem niezły. Biało-czerwony. Też właściwie czerwono-biały. Czerwono-pomarańczowo-biały. Całkiem niezły, ładny. Żeton, talizman, zatruty punk albo punk. Punkty, wizytówka, błazeńska wypłata. Strój dla Raula Menendeza, populistyczny rewolucjonista. Chyba z Fidelem Castro się zaprzyjaźnił. Albo z Che Guevara. Może też tak być. Dalej mamy schemat rdzeń obwodu na EX1, który wygląda całkiem nieźle. Taki czarno-niebieski. Tytuł Odyseusz. Black Ops 2. Emblemat sezon 5. No i talizman, prawdziwy rzeźnik, również sezonu 5. Tak oto, moi drodzy, prezentuje się cały karnet w pełnej okazałości. Taki krótki jeden materiał. W następnym materiale, moi drodzy, zaprezentuję wam samą broń z tego sezonu. I jeszcze w jednym również zaprezentuję wam ciąg dalszy tego, co będę robił z racji tego, że mam 10 klas tutaj przygotowanych, zrobionych na maksa, tak więc przydałoby się również coś z tego bądź co bądź nagrać. Tak więc, ale to będzie w drugim materiale z Call of Duty Vanguard. To tyle, moi drodzy, dzięki serdeczne. Mamy godzinę 21:58, tak więc cóż, na ten moment to tyle. Dzięki serdeczne za uwagę, za obejrzenie. No i cóż, do następnego materiału. Trzymajcie się. Pa, pa. A, przypominam, że u mnie jest 4 września, niedziela.